W sumie podobnie jest z Darkest Dungeon, bo szczególnie z drugą częścią, gdzie te elementy Proszę, są. Czy chcesz powiedzieć, że Darkest Dungeon 2 jest wizualnowy? <laughs> Droga publiko, serdecznie witamy w 53 odcinku gorących krzeseł. Ze mną w wirtualnym studiu jest Ania Janiszewska. Cześć, cześć. Ja jestem e, Krzysiek Ceran, a także są tu e, nikt inny. Jesteśmy tylko we dwoje. Jesz jeszcze <grym> nie było takich krzeseł. No, no nie było. E, Gorące krzesła to oczywiście najlepszy polski podcast o grach komputerowych i stolarstwie. E, a jesteśmy tutaj we dwójkę, ponieważ e, po raz pierwszy chyba od naszego odcinka o z Dungeon 2 e, tak się zdarzyło, że zagraliśmy w to samo w tym samym <grym> czasie. Tak, ale chyba e... tylko dlatego, że ta gra była na tyle krótka i za darmo, że akurat tak się planety ustawiły, że nam się to udało. Jakoś zwykle, zwykle się mijamy w tym, w tym w co gramy. E, więc gra, która nas tutaj pouczyła nosi tytuł If on a Winter's Night, przecinek For Travelers. Ukazała się w 2021. Jest e, małą indie grą przygodową. Tu bym dodał asterisk do tego, bo jakby gra przygodowa. To jest hasło, które wiąże się z pewnymi oczekiwaniami, ale najbliżej do tego gatunku na pewno. Wypuściło ją studio Dead Idle Games, i jest to ich. Znaczy, jako Dead Idle Games to jest chyba ich jedyna gra. Chyba że przyjmiemy po prostu, że to jest pseudonim Laury Hunt, która tę grę napisała, zaprogramowała i zadbała o dźwięk, bo ona na swojej stronie na Ichu ma jeszcze dwie inne gry. I nie wiem, czy zrobiła je sama. W każdym razie przy If On a Winter's Night for Travelers pomagał jej Thomas Moring, niemiecki artysta, który był tutaj no, artystą, grafikiem. Więc jest to gra dwóch osób, która jest, jest za darmo na Steamie. To jest, to jest jedna z, z wielu zalet. Ma DLC. Nie mam pojęcia, co w nim jest. DLC jest chyba tylko opcją, żeby rzucić im jaki, jakiś pieniądz. Jest chyba, nie wiem, za 3 czy tak, 5 dolarów. Mm -hmm. I, I mam zamiar im rzucić ten pieniądz, bo mi się to bardzo spodobało to doświadczenie. Jest to niewielka gra podzielona na cztery akty, co też jest pewnym nadużyciem moim zdaniem. Zaczyna się w 1929 w Azji Środkowej, gdzie na pokładzie, czy pociągi mają pokłady, w pociągu, który najwyraźniej jest luksusowy i przecina Azję, odbywa się bal maskowy. No, i nasi bohaterowie, nasi protagoniści gromadzą się wokół stolika, gdzie jest taka jedna starsza osoba, która wyciąga od nich historię. A co tu Państwa sprowadziło? A oni nie są pewni, co ich sprowadziło, więc opowiadają ostatnie, co pamiętają. No, i są to wszystko dramatyczne wspomnienia, trzy osobne historie, z których każda jest powiedziałbym. Horrorem lub opowieścią grozy, ale innego gatunku. Każda, każda jest z innej parafii. E, I to jest cała gra. I potem, po, po zapoznaniu się z tymi trzema historiami, jest jeszcze nominalnie czwarty akt, w którym ta starsza osoba z pociągu, która wie, co się dzieje, e, ma jedną nieinteraktywną scenkę, z której my, gracze, dowiadujemy się, co się dzieje, a raczej nasze. Nasze podejrzenia zostają potwierdzone, bo jakby też nie jest to bardzo. Nie ma tutaj tajemnicy. Tak. Tak, jest, tak, jest to tajemnica tylko dla osób z amnezją, które nie wiedzą, co się dzieje, czyli dla protagonistów <laughs> gry, ale dla każdego zewnętrznego obserwatora będzie to bardzo jasne i oczywiste. No i zagrałem w to. Spodobało mi się. Nie było do końca tym, czego oczekuję. Znaczy, nie wiedziałem, czego oczekuję, ale zagrałem, spodobało mi się i uznałem, że jest w tym jakaś nuta, która spodoba się i tobie I, i dlatego ci to poleciłem. Jeszcze bezczelnie mówiąc, że ta gra przypomina mi Pathologic, grę, w którą nie grałem, ale wiem, że ją uwielbiasz. Tak. I miałeś trochę w, w tym racji ten ostatni, ten ostatni akt szczególnie, chociaż wszystkie mi się podobały, ale ten ostatni przemawiał do mnie definicywnie najbardziej. Czy chcemy streścić mniej więcej fabularnie, co się tam, co się tam działo? Co znaczy, może... E... Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale możemy przynajmniej przybliżyć bohaterów. Więc mm -hmm. w pierwszym akcie sterujemy Karlem. Karlo jest młodym Włochem, który w rzymskim hotelu czeka na swojego amerykańskiego kochanka. I to jest, to jest króciutka scenka, gdzie on po prostu tak cieszy się, ale trochę nerwowo szykuje się na to przybycie. No a kiedy Patrick przybywa, okazuje się, że to nie będzie romantyczne spotkanie, randka w Rzymie i tak dalej, tylko będzie smutno, a zakończy się w ogóle dramatycznie, no bo oczywiście wszystkie te historie muszą się kończyć dramatycznie. Jeśli mówię, że wszystkie te historie są jakimś rodzajem horroru czy grozy, ta nie, ta jeśli to bliżej jej do jakiegoś domestic thrillera, ale nawet wtedy, mhm. tak mówimy dosłownie o jednej minutowej scence na koniec tego aktu. Tak. Szkoda, że, że nie pociągnęli tego trochę dalej, bo byłabym ciekawa, jak to scena może się rozwinąć. Bior, biorąc pod uwagę, że jakby tutaj mamy bohatera, który na początku jakby zupełny roller coaster emocji. No i no nie mogę tutaj zaspolerować, aczkolwiek ciekawie byłoby zobaczyć, co, co byłoby dalej, gdyby nie zrobił tego, co zrobił na koniec tej sceny. Znaczy, nawet nawet po tym, co robi na koniec tej sceny, jakby można było to trochę rozłożyć w czasie i to jeszcze to jakoś trochę, bo ta scena jest króciutka, co więcej, kiedy mówię, że to jest przygodówka z Asteriskiem, to dlatego, że w tej sekwencji nie ma żadnych zagadek, jest tylko jakby mm -hmm. musisz klikać na przedmioty w hotelu, jest jakaś kolejność, w której musisz to kliknąć, ale po prostu Carlo ci powie, że no teraz muszę, nie wiem, umyć ręce, więc idziesz do łazienki umyć ręce. Mm -hmm. Upraszczam, ale niewiele. <laughs> więc jakby to jest zasadniczo cała, cała gra. Po czym przenosimy się do drugiego aktu. Um, to jest The Slow Vanishing of Lady Winterbourne*, w którym gramy Lady Winterbourne. I to ma bardzo ciekawą konstrukcję, bo Lady, Lady Winterbourne przeżyła jakąś tragedię, jest po załamaniu nerwowym ewidentnie, więc ona nie wie, co się dzieje. Ale znowu to jest trochę konstrukcja tej gry w miniaturze. Jakby dla nas od początku jest oczywiste, co się stało. Jakby był tragiczny tak. wypadek, w którym straciła męża. I kontakt z rzeczywistością, bo jej się wydaje, że on wciąż żyje, że zaraz wróci z pracy. Mm -hmm. e, więc to są takie sceny, w których ona narzeka na swoją służbę. Nigdy jej nie widzimy w kadrze. Mm -hmm. e, I jedyne, co jej pomaga, to, to Laudanum. Więc to są sekwencje, kiedy ona się uwłóczy e, przez szary, e, dosłownie czarno-biały, monochromatyczne szary, szary. E, Pokój czy wnętrze swojej rezydencji, dopóki nie dorwie się do Laudanum, gdzie pije, pije kropelkę, i nagle, jak za się magicznej różdżki, świat nabiera kolorów, muzyka się zmienia, a ona przenosi się w przeszłość. Znaczy, tak jakby przeżywa swoje wspomnienia, ale nie do końca, jakby to się wszystko tak trochę miesza, no bo znowu jej stan psychiczny jest jak jest naukowy termin pomieszany. Więc znowu, dla nas jest bardzo oczywiste, co się dzieje, natomiast historia jest dramatyczna, no bo obserwujemy krok po kroku, jak bohaterka dochodzi do tego, co się stało. Mm -hmm. e, I to jest rozbudowane, w sensie. Nie wyjdziemy z rezydencji, ale przynajmniej rezydencja ma więcej pokoi niż pokój hotelowy. I więcej zagadek, więcej klikania. Tak, ja byłem wręcz mm. zaskoczony, że tu nagle wymagają ode mnie, żebym coś pomyślał. Ja, ja nawet nie wiedziałam do końca, o, o co im chodzi. To był jedyny moment w tej grze, gdzie rzeczywiście musiałam wygooglować solucję, bo nie znaczy, miałam bo tutaj pojęcia. Są, to są zasadniczo czego nie dwie, oczekują. dwie zagadki w całym akcie, gdzie pierwsza jest prosta, po prostu trzeba puścić muzykę w odpowiedniej kolejności. Przy czym mówię prosta, niestety ja zrobiłem sobie przerwę pomiędzy sesją, kiedy. Bo się dowiedziałeś, że. dały mi te informacje, tak. a sesją, w której miałem, kliknąć muzykę w odpowiedniej kolejności, więc miałem takie. Ja wiem, że te daty były, mhm. ale nie pamiętam, gdzie one były i nie chcę mi się teraz klikać znowu wszystkiego tutaj, więc po prostu sobie przeczytałem, mhm. co i jak. Natomiast druga zagadka dotyczy właśnie obejrzenia jej wspomnień, ale. Tam to było dla mnie kompletnie enigmatyczne, co Zupełnie. niby ma sugerować kolejność i tak dalej. Jakby to było, to było losowe. To, to nie była dobra zagadka po prostu. Zgadzam się. Szczególnie, że tam jeszcze trzeba było za każdym razem, jak klikniesz coś, to obejrzeć tą sekwencję i jak źle to zrobiłeś, choćby jeden z tych pięciu czy sześciu kroków, to musiałeś to oglądać od początku. I już miałam wtedy takie... T Troszeczkę mnie testują moją <laughs> cierpliwość tutaj. To jest tak. w ogóle problem, który ja mam z takimi grami, które... No są wizual novels albo przynajmniej mają, mają takie elementy, że ja po prostu nie jestem wystarczająco cierpliwa, bo po prostu szybciej czytam niż to co jest napisane, a jak są właśnie jakieś sekwencje typu właśnie animacje albo jakieś cutscenki to, to zaczyna mnie to lekko frustrować. Um, ta... no, powiedziałeś tutaj słowo klucz, bo wizual mm -hmm. novel. Ta gra nie jest wizual novel, o czym no. sobie porozmawiamy, jak no już umówimy. Mm -hmm. W każdym razie, wracając do tych rodzajów horroru czy grozy, no ten akt to, jest, to jest powieść gotycka, to jest mm -hmm. tego, tego rodzaju historia um, i on mi się bardzo podobał. Znaczy on, on jest powolny, od początku wiesz o co chodzi, ale właśnie dlatego na tym polega to napięcie, jakby czekasz aż bohaterka. Nadąży za tobą, dogoni. No a to oczywiście, i wiesz, że będzie to przerażające dla niej, jak już do tego mm -hmm. dojdzie. Nie, więc nie ma, nie ma się wyboru, tylko ją coraz bardziej pogrążać w tym smutku, bo chcesz postęp, postępować do przodu z grą. Ale jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś, że to, że to będzie podobne do Pathologic, i akurat w tym akcie pojawia się utwór Erika Setti, który także ta, ta się pojawia w Pathologic. Więc miałam takie o Boże to wszystko się łączy. Więc, więc to porównanie było akuratne. No. Nie wiem, nie wiem, na ile świadome było to nawiązanie. Nie wiem, czy Laura Hunt grała w Pathologic. Nie, nie mogę tego wykluczyć. Aże, utwór... jeśli, jeśli mówimy o nawiązaniach, to jakby um, tytuł gry jest, jest bardzo oczywistym nawiązaniem. Um, oczywiście jest dziewiąty album studyjny Stinga z 2009 roku If On A Winter's Night. Um, żartuję, w sensie Sting nawiązuje do tego samego, do czego twórcy gry nawiązują, to znaczy do powieści... Um, If On a Winter's Night, a Traveller, jeden podróżny, mm -hmm. co jest angielskim tytułem powieści Italo Calvino. Se una notte d'inverno un viaggiatore z 1979 Italo Calvino jest autorem, którego mam na radarze od paru lat, bo z kolei w jakimś wideo usłyszałem o jego niewidocznych miastach w kontekście disco Elysium. E, więc od tego czasu mówię sobie, że muszę to kiedyś przeczytać. No to teraz tak sobie mówię, że na no to przeczytam niewidoczne miasta i tego, tego no, podróżnika zimową nocą. E, natomiast szczerze mówiąc, e, poczytawszy trochę o książce, nie jestem pewien, co to nawiązanie ma wskazywać, bo ta książka jest eksperymentem literackim, w którym co drugą stronę, jedna strona opisuje ci historię, a co druga strona zwraca się bezpośrednio do ciebie czytelniczki książki. Mm -hmm. Natomiast historia, którą opisuje, to jest historia jakiejś kradzieży, jeśli dobrze kojarzę. I tak jakby nie widzę związku między książką a grą, ale hej, może jak przeczytam książkę, to nagle coś stanie się tutaj dla mnie jasne. To może być też po prostu chwytliwy tytuł. Czy chwytliwy. To jest to jest chwytliwy tytuł. No na pewno jakby no, bohaterowie opowiadają swoją historię. Tak? Innej postaci, którą chciałem powiedzieć, też sterujemy, ale my Leila nie sterujemy, bo ta sekwencja nie jest interaktywna. Yeah. To no, ale jest no... trochę taki film, który się ogląda z różnych perspektyw i bierzesz czasami udział w tych scenach bardziej jako, nie wiem, scenarzysta, reżyser. Jakby przesuwasz niektóre elementy, kierujesz postaci w określone miejsca, ale tak naprawdę nie masz, nie masz tutaj za dużo do. Roboty szczególnie, że tak, no, tutaj też nie ma gra, wyboru. Gra tak daje ci wybory w dialogach, które do niczego nie prowadzą, poza tym, że wiesz, to jest gra, która ukazała się na Steamie, więc ma achievementy. achievementy. Więc do niektórych achievementów potrzebujesz wybrać konkretne opcje, mhm. ale to absolutnie nie ma wpływu na historię. I tak dochodzimy do trzeciego aktu The Nameless Ritual, którego bohaterem jest dr Jordan Samuels. Um, Wciąż mamy te lata dwudzieste. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale doktor Samuels jest czarnym mężczyzną, który jest pogardzany w akademii czy w szpitalu. Scena zaczyna się od wykładu jakiegoś mm -hmm. profesora medycyny. No i, i jakby wszyscy inni jego uczniowie e, no mówią mu, żeby uważał na tego doktorka, z którym rozmawia, bo to chyba, chyba musi być tutaj z sprzątaczem i w ogóle trzeba uważać, czy nie ukradnie skalpela i tak dalej. Taka typowa dyskryminacja. Po czym w następnej scenie okazuje się, że, że nasz dobry pan doktor ma plan, żeby zemścić się na całym tym świat. Inaczej, inaczej mamy wybór, żeby zadeklarować jego motywację. Możemy mhm. powiedzieć, że on, on chce leczyć na przykład, ale jest też, że, że chce się zemścić, bo szykuje się do odprawienia mistycznego rytuału który przerzuci go poza realny świat. Jak nagle poruszamy się w jakichś alternatywnych wymiarach, mamy bardzo oniryczne sekwencje i to jest jakby wizualnie najbardziej imponujący kawałek mm -hmm. gry. Dokładnie. I też pod względem nastroju, jakby ten trzeci akt może być po prostu najlepszy, ale z drugiej strony on jest po prostu najbardziej rozbudowany, jest, jest tak, najdłuższy. Tak, wiesz co, mogliby zrobić całą grę o tym, taką, taką pełnowymiarową, bo tutaj jako jedna z sekwencji to, to działa, chociaż Powiem tak, po, po tym drugim akcie, gdzie byłam trochę sfrustrowana tymi zagadkami, miałam takie poczucie, że kurczę, teraz będzie trzeci akt i będzie najdłuższy, jeszcze bardziej skomplikowany, a on właśnie, on właśnie dobrze, dobrze siedział w tym wszystkim. Ale znaczy, on, no... też, on też ma zagadki i od razu ci powiem, że kiedy miałem wykonać rytuał, wykonując rzeczy w odpowiedniej kolejności, mm -hmm. którą mam wyciągnąć z trzech książek rozrzuconych, po... Nie, od, od razu przeczytałem, co mam tak w takiej kolejności. Jakby <gry> ja, to, ja to akurat nie zrobiłem. miałem cierpliwości. Ja akurat to zrobiłam, bo, bo byłam ciekawa, czy to ma jakąś dodatkową jakby symbolikę czy coś w tym stylu. Ale w sumie rzeczywiście to, to mogłam, mogłam po prostu przeczytać, ale sam jakby sam po prostu estetycznie pokój tego doktora, to, że on mieszka w takim jakby zupełnie zapuszczonym miejscu, to, że się wchodzi do tego lustra po tym rytuale, to no, świetnie to wyglądało, szczególnie, że ja kocham takie okultystyczne rzeczy, a jeszcze. Przez to, że on jest lekarzem, to jeszcze lepiej się składa z patologii, które teraz ogrywam znowu, więc tak zależało. No każda, każda z sekwencji wizji, które nim rozgrywasz, to jest jakby zupełnie inna lokacja, zupełnie o co innego w tym, w tym chodzi. Nasz doktor po drodze jeszcze traci pamięć, więc jakby też każdą scenę zaczyna kompletnie, jakby od zera. Mhm. E, musi się zorientować, o, o co tutaj chodzi. I one są świetne, to znaczy, możemy z nich wyciągnąć wiele. Ponieważ też. To jest na przykład biblioteka, w której mamy wgląd w jego wspomnienia. I to są, to mm -hmm. są strzełki, jakby za mało, żeby wyciągnąć jakiś konkret, ale tak ci szkicuje zarys, kim on jest, o co chodzi. Potem mm -hmm. jest sekwencja, z której wynika, że był lekarzem w czasie I wojny światowej. I to i jest sekwencja frontowa, w sensie szpital polowy. Ona jest rewelacyjna. Jest świetna. No. Więc jakby. Nie dostaniemy konkretnej historii, co doprowadziło naszego doktora do, do studiowania tych no, zakazanych sztuk, magii i tak dalej, ale mamy jakby blade pojęcie, mamy echo tego, kim był i co go do tego doprowadziło i to naprawdę wystarcza. No i ponieważ ten trzeci akt jest najlepszy, jednocześnie był najdłuższym, najdłuższy, więc teraz się zastanawiam, kurs, no, gdyby temu, Karlo no, z pierwszego aktu poświęcono dwa razy więcej czasu, czy, czy może też bym myślał o nim tak, tak dobrze? No właśnie, brakowało tam czegoś. Szczególnie, że tam dosłownie były, był tak naprawdę jeden pokój podzielony, no okay, dobra, pokój Łazienka i jakieś fułaje do tego jego pokoju. I, i, I trochę za mało, szczególnie, że tam też była tylko jedna postać, mało wiedzieliśmy o przyszłości, tego Karlo. Ale to rozumiem, że jakby ta gra miała się po prostu rozpędzać, że każdy akt jest trochę bardziej skomplikowany, trochę dłuższy i tym podobne. Więc ten, ta sekwencja z tym doktorem to miało być takie zwieńczenie tego wszystkiego prawdopodobnie. Tak, no i jeśli chodzi o rodzaje grozy i horroru, no to tutaj jesteśmy twardo stołpamy po Lovecraftowskim gruncie mhm. tego, tego rodzaju kosmiczny horror. Tam jest świetna, świetne przejście między tym, jak on wchodzi do konfesjonału i się spowiada w jakiejś tam mistycznej istocie i jest przejście, gdzie nagle znowu jest na tej sali, um, gdzie, gdzie się prowadzi te wykłady i operacje. I ta minigierka... Rzecz... To, to była najlepsza, nie wiem, czy mogę nazwać to zagadką, ale jeśli chodzi o mechaniczne rzeczy, które robimy w grze, to ta, ta sekwencja była najlepsza. Tak, najlepsza, ale też najbardziej taka nie wiem, ewokatywna, to, że jakby no tak, ty nie masz głosu. Tak. tak, ty nie masz głosu, ale twoje jakby słowa i myśli są rozsiane po różnych osobach na tym, na tej sali i wszystkie są kościotrupami. Jakby jesteś martwy i twoja jaźń jest już zupełnie rozpuszczona po, po innych martwych osobach tutaj. No to, cudowne to było. To, to świetne. Tak, no i potem jest Akt czwarty, zatytułowany od tytułu gry, to jest If on a Winter's Night, gdzie właśnie ta starsza osoba z pociągu zostawia bohaterów, z którymi konwersowała, przechodzi do innego wagonu i tam jest krótka rozmowa o tym, co się dzieje i dokąd pociąg jedzie. Jest, jest to jakby bardzo oczywiste, a jednocześnie w, w tonie takiej, to są tacy prości robotnicy, którzy mają nad sobą szefa i mm -hmm. boją się konsekwencji i tak dalej. Zmieniamy tonację na taki. Nie, nie wiem właściwie, na co zmieniamy. Nie do końca humorystyczne, ale na pewno takie, że mamy empatyzować z tymi postaciami na takim bardzo normalnym poziomie, że o, mamy szefa, o nie, jak on się dowie, to będzie tak ślej, takie, weź, nie rób tego nigdy, nigdy później, inne takie. Tak, no i szczerze mówiąc, po tym trzecim akcie, no to ten czwarty, szumnie nazwany akt, jako zakończenie całej gry jest teraz W sensie. To jest klamra narracyjna, która tak no nie spina w żaden sposób tych historii. No to jest po prostu tak, Leila wysłuchała tych trzech historii. Mhm. Okej. Okay. i Gra się kończy. No właśnie, szkoda, szkoda, że czegoś lepszego nie zrobili. Chociaż trudno byłoby to zwieńczyć, bo jakby sama konwencja gry by sugerowała, że można dodawać kolejne i kolejne i kolejne historie kolejnych osób, które są w tym pociągu. Więc tak, jak zakończyć gdyby, gdyby to było gigantycznym sukcesem, wiesz, kolejna grindy, o której nagle słyszysz w można łatwo sobie wyobrazić If on a Winter's Night, five travelers, i mamy sequel po prostu <laughs> kilka kolejnych historyjek. Po jednym kolejnym podróżniku w, w DLC. Tak, dokładnie. Mikrotransakcje. To, to nie jest droga, którą twórcy poszli. Ja w ogóle, jak zacząłem szukać tego studia i tak dalej. Twitter mi się dziwnie wyświetla na przeglądarce, w sensie na przeglądarce wyświetlał mi się tak, jakby to konto tego studia wydało tylko jednego tweeta o tym, że ta gra wyszła i to mm -hmm. tyle, ale nie, to tylko kwestia tego, że Twitter nie działa już na przeglądarce, e, więc konto dalej jest aktywne, to jest chyba po prostu konto Laury Hunt, ale jakby Dead Idol Games pozostaje aktywne, pracują teraz nad czymś, co będzie się nazywać The Many Sins of House Ocampo, gra od razu wchodzi na mój radar, bo jestem bardzo ciekaw, jakby co, co zrobił dalej. Um, będziemy tam grać jakąś reporterką, która bada tajemnice rodu o w ich rezydencji. Jakby nie wiadomo nic więcej na razie, ale pozostaje tym bardzo zainteresowany. Jakby podsumować If On a Winter's Night for Travelers? Um, jest to strasznie ciekawe doświadczenie. E, absolutnie polecam od razu znaleźć sobie można wygooglać, to jest rozbudowany komentarz na Steamie, który zawiera po prostu instrukcję jak przejść całą grę. Nawet jeśli macie cierpliwość do gier przygodowych, a ja zależnie od humoru czasem ją mam, czasem jej nie mam, moim zdaniem to po prostu jako gra przygodowa te zagadki tutaj nie są... No mówię, ta sekwencja z klikaniem, żeby wspomnienia we właściwej kolejności otworzyć... Mm -hmm. Tam nie ma żadnej wskazówki, która się naprowadza na to, jaka jest właściwa kolejność. Wiesz co, może trochę ruch bohaterki, bo ona się tam może rzuca w określone strony. Tylko jakby skąd masz wiedzieć, która, która z tych animacji była pierwsza? Jak trochę, no nie, wiem, trochę, trochę bez sensu to zrobić. Tak, Ale sama tak, gra tak. była świetna. Zajmuje może jakąś godzinę albo półtorej. To znaczy, Misty naliczył 110 minut, ale co najmniej raz zostawiłem ją włóczoną w tle, kiedy poszedłem pomóc dać kotuleki, więc mm -hmm. diabli wiedzą, ile mi tam naliczył dodatkowego czasu. Ale tak, to jest jakby w kategoriach gier komputerowych jest to jak najbardziej krótkometrażówka. I czemu chcieliśmy o niej porozmawiać? Poza tym, że jakby. To jest ciekawy tytuł, warto zwrócić na niego uwagę. Mówiłem, mam zamiar dać im te kilka dolców za, za DLC w ramach, w ramach podziękowania za to doświadczenie. Natomiast ja miałem takie. Po tym pierwszym akcie byłem zaskoczony, że gra wygląda jak klasyczna przygodówka, bo znowu, właśnie jak gra wygląda. To jest pixel art, gdzie pierwsze sekundy gry sugerują ci, Wiesz, ekran startowy to jest pięknie zrealizowana w pixelarcie ta lokomotywa i te cztery maski, mm -hmm. i potem też pierwsza sekwencja gry. To właśnie widzisz ten pociąg, jak jedzie przez tę Azję, i to też jest świetnie zanimowane. A potem na pokładzie pociągu podróżni wyglądają jak Guybrush w pierwszym Monkey Island. Ale... A, a potem, a potem chodzi mi o to po prostu, że ekran startowy sugeruje szczegółowość grafiki, której potem tak naprawdę nie ma, bo mamy ujęcie takie trochę izometryczne. Natomiast te, te, te wnętrza, po których się poruszamy, one są pełne szczegółów. Po prostu każdy szczegół mhm. składa się z pięciu pikseli, ale razem tworzą bardzo fajną całość. Ale wiesz, co to działało? W jakiś sposób byłam wielokrotnie zachwycona jakby w trakcie, szczególnie w trakcie drugiego aktu, że mimo tego, że te postaci ich twarz się składa, ich jedno oko to jest jeden piksel, a usta to inny piksel, który czasami się pojawia, czasami Mówię, znika. I brasz w Secret of Monkey Island, to no jest ta szkoła animacji. Ale mimo tego one były bardzo, jakby te animacje i ruchy, które, które one robiły, bardzo łatwo było sobie wyobrazić to jakby w o wiele bardziej złożony sposób. Dokładnie i pod tym mm -hmm. względem Lady Winterbourne jest fantastycznie tak. zanimowana, mm -hmm. zwłaszcza, że ona jeszcze chodzi w wielkiej sukni, więc jak tak. próbuje przyczelny czy coś takiego... I mm -hmm. też jej animacje zmieniają się, w miarę jak ten akt trwa, i ona staje się coraz bardziej cieniem samej siebie. Mm -hmm. Dość dosłownie, bo zaczyna być przejrzysta, jakby, mm -hmm. żeby jeszcze to no, mocniej podkreślić. Też kolory, to, jak ta gra operuje kolorami, jest fantastyczne. Oczywiście. Tak. W najbardziej oczywisty sposób to znowu jest akt z Lady Winterbourne, gdzie po prostu zmieniamy paletę, zależnie od tego, czy ona jest na haju, czy nie. Mm -hmm. Ale też w trzecim akcie, sekwencja z, ze szpitalem połowym. Nie mówię mm -hmm. zbyt wiele, ale kiedy płomienie się tam pojawiają. O Jezu, tak, to jest rewelacja, piękny. to jest po prostu kilkadziesiąt pikseli, a taki efekt. Mm -hmm. Fantastyczne. W ogóle, właśnie to mnie, to mnie zawsze zachwyca w grach, które, czy w grach, ale też po prostu w grafikach pixelartowych, że za pomocą tak po prostu wiecie, kwadracików w stanie, jest w stanie tyle przekazać, bo te postaci, mimo tego, że one są bardzo minimalistyczne, to twój mózg sobie po prostu podświadomie wypełnia te luki i te pojedyncze piksele i masz po prostu jakby film full HD zupełnie. Szczególnie ta sekwencja właśnie z żołnierzami i wszystkich ich obrażenia i rzeczy, które robią, no, Cudowne to jest. Um, ja, ja bardzo lubię sztukę, ale jestem bardzo na bakier z teorią sztuki. Ty będziesz wiedzieć zdecydowanie lepiej ode mnie, ale czy, o, pixel, art można, czy, czy pixel art można by porównać do impresjonizmu w ten sposób? Że za pomocą jakby to, to, nie, to, to, to jest dalekie od realistycznego tworzenia rzeczywistości, ale przekazuje ci co masz czuć, co, co, co tam ma się dziać, co masz sobie dopowiedzieć. Wiesz co, no w zasadzie można, bo, okej, okay, no jest... słyszę, jak bardzo to jest słyszę cieugany. Znaczy, nie, bo, to, bo nie. to jest tak. Mamy pointylizm, boże, jakkolwiek się to mówi po polsku, ale w każdym razie, że jest mnóstwo kropeczek, co nie, które postawione koło siebie, one mogą być jakby w różnych kolorach, ale przez to, że stoją koło siebie, to tworzą jakąś impresję koloru i i twoje oko to czyta jako inny kolor niż rzeczywiście te kropki są. Tylko, że jakby te obrazy są zazwyczaj bardziej detaliczne niż, niż pixel art, aczkolwiek y, jakby sztuka, wiecie, malarstwo takie y, na no, no płótnie y, też miało swoje okresy, że powiem, próbowania pixel artu. Y, nie, nie wiem, które, nie wiem jaki to dokładnie rok był, ale jakby wielu artystów testowało właśnie po prostu y, kwadraciki y, koło siebie w różnych kolorach na, na płótnie, tylko one zazwyczaj nie były y, figuratywne, one były bardziej po prostu abstrakcja, tak. I nie miały opowiadać żadnego. To mówię, zależy od artysty. Na pewno jest to jakiś artysta, który, który robił dosłowny pixel art na, na płótnie. Ale można trochę, trochę to po, powiązać z, z impresjonizmem, ten pixel art, gdybyśmy chcieli. Uff, nie Zmier... wyszedł na kompletnego idiota. <laughs> Wiesz, sztuka, sztuka jest tak subiektywną dziedziną, że jeśli coś sobie wymyślisz, to i całą magisterkę o tym napiszesz, jeśli to tylko dobrze uzasadnisz. No dobrze, tak, więc czemu się porozmawiać o tej grze, poza tym, że jest bardzo fajna i warto w nią zagrać? Bo po tym pierwszym akcie miałem takie. No ta gra sugeruje ci, że będzie przygodówką, ale tak naprawdę nie ma tu żadnej zagadki. W dialogach mamy po dwie, dwie opcje, więc jest to po prostu bardzo mało rozbudowane. Więc ja też miałem tę myśl na zasadzie, że no czy, czy to jest Visual Novel zaprezentowane w formie klasycznej przygodówki? Mhm. Mm e, i z tego wzięło się moje myślenie o tym, czym jest, jest Visual Novel. Nie, nie do końca. R raczej wyszedłem od innej strony, że to jest takie pejoratywne określenie, na które często trafiasz w internecie, że jakaś gra, że, że to równie dobrze mógł być Visual Novel, albo że jakaś gra, że to po prostu jest Visual Novel, tylko tam z dodanymi XYZ. I mówisz, że to jest pejoratywne, no bo w oczach, e, robię tutaj cudzysłów palcami, true gamerów, no Visual Novels to, to nie są gry z czym się nie zgadzam, aczkolwiek trochę rozumiem to podejście bo na zasadzie: ja, może wiesz, słuchacze mogą się domyślić, no, jestem fanem gier komputerowych, jakby jest, jest to być może moja, moja ulubiona dziedzina sztuki. Na pewno jedyna, którą się interesuję do tego stopnia, żeby o niej czytać, jakby dużo i codziennie. Mm -hmm. A, I nawet ja miałem czasem tak, jakby. I pomimo tego, ja nie mam pojęcia, jak się robi gry. Ja nie mam pojęcia o oprogramowaniu. Jakby dla mnie to jest czarna magia. W sensie potrafię sobie wyobrazić mniej więcej, że no jak jest jakaś prosta gra, turowa, no to pewnie możesz napisać, że no wciskasz to i to się porusza, i potem wszyscy inni się poruszają. OK, chyba wiem, jak to się zrobi. Więc ja z moim zerowym brakiem wiedzy, jakby. No, nawet dla mnie, jakby visual novels są proste. W sensie, no co robisz? Mm -hmm. No piszesz: tu jest scenka dialogu, teraz piszesz: czytaj dalej, czytaj dalej, czytaj dalej, a 15 ekranów później jest, wybierasz A albo B. Jakby jest to tak, tak. proste, że A. Um, nawet ja mógłbym zrobić wizual novel, prawdopodobnie w HTML-u, jeśli przypomnę sobie wiedzę z gimnazjum, To byłoby najdurniejszym sposobem na zrobienie wizual novel, ale mógłbym. Są I predefiniowane d... silniki do tworzenia że novel. Są. Do gier przygodowych też. No, Adventure Game Maker. I po drugie, jest to mechanicznie tak proste, że można wydać papierową książkę, jakby gry paragrafowe. Mm -hmm. Bijesz się ze smokiem, czy uciekasz? Idź na stronę 23, idź na stronę 34, jakby. No to jest wizual novel. Wiem, że upraszczam. Fanom mm -hmm. Visual Novel jakby przepraszam. Wiem, że upraszczam. Ja tylko mówię, czemu panuje takie przekonanie, że nawet jeśli to są gry, to są to jakby najprostsze możliwe gry. E, przy czym, podkreślam, znowu dla mnie jak najbardziej to są gry. E, nawet jeśli. Ha. Tutaj jest inny temat, który chciałem poruszyć. No to dobra, znaczy dobra. to, że gry komputerowe są fatalnie nazwane. W sensie gra komputerowa to jest koszmarne określenie tego, czym gry komputerowe są, bo stawia oczekiwania, których bardzo wiele gier no, po prostu nie spełnia. W sensie nie są na, na tym <laughs> poziomie If on the Winter's Night for Travelers czy jest grą komputerową, no jest programem uruchamianym na komputerze, ale czy ty w to grasz, czy, czy poznajesz historię? Bo znowu, gry przygodowe stawiają ci logiczne wyzwania, tak? masz odkryć jakąś Zasadę kliknąć w odpowiedniej kolejności rzeczy. No tutaj też mm -hmm. musisz kliknąć w odpowiedniej kolejności parę rzeczy, ale tak naprawdę ile jest gry w grze? Um, zacząłem czytać, po czym porzuciłem i muszę do tego wrócić, History of Video Games ukazało się bodajże w zeszłym roku. Historia gier komputerowych, gdzie jakby na każdy rok od ponga um, autor bierze jeden tytuł i na jego podstawie pisze, co się wtedy działo w growie. I zapamiętałem akapit o założeniu Activision, gdzie nazwa Activision miała być skrótem od Interactive Television. I autor w nawiasie dodaje, że, hej, to byłoby dużo lepsze określenie na gry komputerowe niż gry komputerowe. Trochę tak. Słuchaj, Ale z przykład... drugiej strony byłoby Kom równie wykluczające i teraz cała inna kategoria gier by się pod to nie łapała, bo na przykład, jak grasz w szachy na komputerze, czy to jest interaktywna telewizja? No właśnie. Wiesz co, a czy angielskie określenie video games byłoby tutaj lepsze? Bo... Absolutnie nie. Ale co, to nie samo. Bo, bo, no Ale nie do końca, bo jakby gry komputerowe sugerują aspekt komputera, a video... Sugeruje, że to jest coś, co się jakby porusza i. Wizualne. Tak, no Jest to tyle, tyle szersze, że po angielsku nie wykluczamy od razu konsol poza nawias no, gier no, komputerowych. Mhm. No ale prawda jest taka, że problemem jest słowo gra, bo mhm. gra ma zasady, gra ma cel, gra ma zwycięzcę. Zazwyczaj gry mają dwóch lub więcej uczestników, chociaż tutaj od razu zaczynamy się, no ale nie można sobie wymyślić grę, w którą grasz sobie sami, tak dalej. Mhm. W każdym razie. E, Wiele, wiele bardziej stawiających na fabułę, bardziej narracyjnych gier komputerowych od razu wychodzi poza ten nawias, bo jedynym celem, jedynym sposobem, żeby wygrać tę grę jest po prostu poznać historię do końca. Mm -hmm. To w ogóle nie wiem, jak, jak nazwać w takim razie takie, takie rzeczy. No właśnie interaktywne historie po prostu. Te, właśnie video games to jest takie choose your no tutaj, own adventure. Tutaj, wpadamy, tutaj wpadasz w kategorię interactive fiction, gdzie mm -hmm. jakby... Znowu wracamy do, do tekstu, gdzie po prostu wybieramy, wybieramy w którą stronę no, co czytać dalej. Mm -hmm. I znowu jest to coś, z czym eksperymentowano na, na papierze jeszcze przed grami komputerowymi. No To może być, wiesz, taki, to był taki zaczątek gier komputerowych w takim razie. Tylko um, bez, jakby bez oprogramowania tego wszystkiego. oprogramowaniem był papier, który przewracałeś sobie na odpowiednie strony. Znaczy, znowu mówiąc, mówiąc o grach paragrafowych, jak, jak najbardziej. Tylko znowu one są napisane z założenia, że to jest gra. Natomiast wiesz, są wielcy, poważni pisarze, pisarze prozy, którzy, którzy też bawili się formą, dając czytelnikom wybór, w jakiej kolejności będą czytać. Nie wiem, nie wiem czy to jest Julio Cortazar, gra w klasy. No, nie czytam tego. Szczerze mówiąc, ja też nie, więc tutaj wracamy do tańczenia, tańczenia o architekturze. W każdym razie, jeśli dobrze kojarzy w grze w klasy, jakby możesz, możesz czytać strony w dowolnej kolejności. Autor nie bardzo sugeruje. No, nie, ma, nie ma jedynego słusznego rozwiązania, ta gra. Mm -hmm. W każdym razie, e, więc użyłaś, użyłaś określenia Visual Novel w odniesieniu do If on a Winter's Night for Travellers. Mm -hmm. um, czy to jest moment, żeby przetoczyć, wiesz, szwarcwalską definicję Visual Novel? Um, Dawaj, a ja zaraz powiem, gdzie się nie zgadzam tutaj. Znaczy, e, nie znalazłem jednej konkretnej e, definicji. E, zasadniczo Visual Novels. E, w... Znowu, Japonia dała nam Visual Novels. E, anglojęzyczny internet, e, bawił się w, w interactive fiction, fikcję interaktywną. E, czym te dwie rzeczy się różnią? E, visual novels nie musi być interaktywne tak naprawdę. W sensie japońskie visual novels, niektóre z nich to dosłownie po prostu są statyczne kadry z postaciami, czytasz historię i gra się kończy, ewentualnie jakieś decyzje po drodze, wiesz, z którą dziewczyną idziesz na randkę i tak dalej. E, Przepraszam, to brzmi jakbym ja też dyskredytował gatunek visual novels, podczas gdy podkreślam, że absolutnie tego nie robię. A Słuchaj, przynajmniej nie jest to moim zamiarem. Jestem tutaj reprezentantką osób, które grały w takie gry, więc jakby zresztą parę lat temu pojawiło się Dream Daddy Simulator, które było troszeczkę jakby żartem, wariacją na temat właśnie gier romansowych, takich z wiesz, anime waifus i inne takie, tylko tutaj jakby chodzisz na randki z tatami, um, ale jakby to jest gatunek jak każdy inny. No. Są, są gry, które robią ci power fantasy na temat tego, że jesteś wielkim wojownikiem, a są gry, które, w których możesz po prostu pójść na randkę z tatą. No. Albo z haremem waifus, tak. E, w każdym razie e, Wikipedia dodaje tutaj, że japońska nomenklatura w mało pomocny sposób dzieli visual novels na czyste visual novels i coś, co nazywają... Grami przygodowymi. Mm. E, I tutaj chodzi o visual novels, które zawierają dodatkowe elementy mechaniczne w rodzaju rozwiązywania zagadek, czy e, wydaje mi się, że Ace Attorney ze swoimi śledztwami będzie wpadał bardziej w tę kategorię, jednocześnie pozostając okay, jak najbardziej no, visual novel. Mm -hmm, mm -hmm. E, więc jakby japońskie Adventure Games będą czymś takim, a nie naszymi przygodówkami. A, Natomiast, jak wiele rzeczy w grach komputerowych, jest, jest to bardzo płynne i można się zastanawiać, gdzie jest granica. Jakby kiedy, kiedy wraca to hasło w formie pejoratywnej, że to mógł być wizual novel, no, w odniesieniu do Disco Elysium na przykład jest ten mem, tak? Ktoś pokazuje bardzo grubą książkę i podpis, ten gameplay jest rewelacyjny. Um, ale wiesz, co, to jest tak samo, jak się mówi o grach typu Eve Online, że to mogłaby być po prostu tabelka w tabelka Excelu. Tabelka w Excelu. Mhm. No właśnie, to, to moim zdaniem jest nieporównywalne, ale też stwierdzenie, że pejoratywne powiedzenie, że Disco Elysium mogło być visual novel. Ja się właśnie tutaj nie zgadzam, bo dla mnie Disco Elysium jest visual novel pod wieloma względami. Nie, na pewno nie w takim klasycznym wydaniu jak choćby Dream Daddy, ale w Disco Elysium istotnym i dla mnie w ogóle we wszystkich grach Visual Novels istotnym, jednym z najbardziej istotnych elementów jest to, że poznajesz fabułę dzięki rozmowie i twoim wyborom w rozmowie w rozmowach wielu no tak, tak ale Disco jeszcze... musisz jeszcze od, odkrywać detektywistyczne jakieś tam poszlaki i tym podobne, ale jakby gdyby, gdyby Disco Elysium było po prostu książką, gdzie musisz przewracać na określone strony to moim zdaniem dużo by się nie zmieniło w tej grze. Znaczy, słuchaj, gdybyś chciała wydać diskializm na papierze, byłoby to fizycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę. Bardzo gruba książka to by była. Tak. No ale definiując Visual Novel jako po prostu gry, w których ważne są dialogi, no to tak naprawdę wszystkie klasyczne rpg tutaj stają się Visual Novel z walką. Ale wiesz co? To jest chyba, to jest chyba kwestia skali, bo. No jakby dyskollizium ma tyle tekstu i też to nie jest sam tekst, bo na przykład w Baldurze e, chyba, chyba na naszym Discordzie ktoś nazwał e, znaczy stwierdził, że Baldur's Monkwart. Gate 3, tak, Monkward stwierdził, że to mogłoby być visual novel. No ale nie do końca, bo tutaj jednak aspekt chodzenia po tym świecie, zbierania itemków, jakby to wszystko wpływa bardzo na twoją fabułę i na te twoje no, doświadczenia. a ja tutaj z też. Ale, no właśnie ale jakby... w Disco Elizium jakby Rewashol jest y, głównym bohaterem gry, jakby poznawanie, poznawanie tej lokacji, e, eksplorowanie tych, tych miejsc. E, oczywiście potem poznawanie historii tych miejsc i tak dalej odbywa się poprzez dialogi i narracje. Uh -huh. Natomiast Nowy. samo e, jakby geograficzne przemieszczanie się jest dla mnie bardzo ważnym aspektem tamtej gry. Bo to bardzo buduje klimat, ale z drugiej strony, jak masz umiejętność dreszcza, to dreszcze ci opowiadają same w sobie tą historię, w, jakby w ramach paru akapitów, nie? Więc na, na, ile, na ile ten aspekt. Okej, okay, na pewno aspekt chodzenia po samym mieście i zbierania itemków jest w Disco Elysium bardzo wzbogacający ca cały nastrój w tym, w tym wszystkim. Ale nie sądziłabym, że w formie książki. To, wy, to wypadłoby gorzej, szczerze mówiąc. Dla mnie to wypadłoby o wiele gorzej. Znaczy, przede wszystkim, um, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć bardzo wiele rzeczy naraz, i na tym polega główny problem. Mhm. Um, znaczy, je, jeśli na poważnie rozważamy, czy książka Disque Elysium dostarczyłaby takich wrażeń jak gra, to ja ci od razu mówię, że nie, bo nie miałabyś dźwięku, muzyki, głosów, okay, to prawda. E, które robią bardzo dużą robotę w Disque Elysium. E, poznawanie tego wszystkiego tylko przez opisy, bez aspektu wizualnego, moim zdaniem też odjęłoby bardzo dużo interaktywność, no jakby w Disco Elysium tyle zależy od tego, które umiejętności do ciebie gadają, które umiejętności będą częściej zdawały testy, mm -hmm. gdzie gdybyś chciała to rozpisać na książkę paragrafową, jakby to będzie encyklopedia Brytanika, potrzebujesz tak. całej szafy i jest to trochę niewygodne. Ale nawet jeśli w tym eksperymencie myślowym rozważymy, a co gdyby disco było tylko czystym visual novel czyli statyczne ekrany z postaciami, szczotkowe animacje i tekst, tekst, tony tekstu, mm -hmm. wciąż uważam, że nie działałoby w takim stopniu. Okay, Pozbawione ty pod tych tym, elementów. Pod tym kątem się zgodzę, chociaż teraz jak powiedziałeś o tym, o aspektach voice actingu i muzyce Muzyka jak najbardziej, ale pamiętajmy, znowu, że... visual novel mogą mm -hmm. mieć voice acting, mogą mieć, tak, tak, mają ale... ścieżkę muzyczną. Pamiętajmy, że Disco Elysium przez, nie pamiętam jak długi okres, na początku nie miało żadnej narracji i to rzeczywiście było znaczy, tylko czytanie. To jest, to, jest, to jest śmieszne, bo my mówimy o Disco Elysium i mówimy o dwóch różnych grach, bo ty grałaś w Final Cut, a ja nie. Tak, aha. Ale to nie znaczy, że tam w ogóle nie było, bo to było tak jak klasyczne RPG, robią to od 20 Pierwsze lat. Zdanie czyli na głos. Mm -hmm. Ważne. Ważne wypowiedzi, ważniejsze linijki, i zazwyczaj pie, pierwsza, pierwsza część wypowiedzi, tak. Były mhm. nagrane, reszta była tekstem. To był okres istnienia tej gry, gdzie najtrudniej było ją polecić komuś innemu, kto nie lubił czytać szczególnie. No bo ta... Tylko że znowu tutaj. Okej, okay, zgodzę się z Tobą, że rzeczywiście w ramach książki to nie byłoby tak dobre jak w formie gry. Zresztą do mnie gry tak przemawiają głównie przez aspekt interaktywności. Myślę, że i Funny Winters Night for, uh, for Travelers też by do mnie tak nie przemówiło, gdyby to było po prostu opowiadanie. Bo uh, aspekt tego, że siadasz przed komputerem, ciemno w pokoju, ty oglądasz to, klikasz myszką, gdzie mają iść, um, i jest, jest klimatyczna muzyka. To, jest, to są bardzo istotne aspekty tego. No i książka tego nie, nie odda w ten sam sposób. Um, ale nie wiem. Disco nadal, jakby, jak, myślę, jak myślę o tej grze, to myślę bardziej o. o dialogach i fabule niż, niż aspektach mechanicznych, a jak myślę na przykład o Baldur's Gate 3 to myślę stricte o tym, że walka turowa, biegam sobie i zbieram itemki i koloruję ubranka moich postaci na wszystkie kolory tęczy, więc nie wiem, może to jest po prostu kwestia, kwestia jakby fokusu też myślałam w kontekście, jak przed nagraniem, jak spisywałam gry, które mogą podchodzić pod Visual Novel i same Visual Novel, w które, które grałam. to się wyjdźmy, zastanawiałam. Proszę, wyjdźmy od tej drugiej mm -hmm. kategorii. W jakiej Visual Novel mm -hmm. zgrałaś? Dream Daddy Simulator <laughs> zakładam. Tak, Dream Daddy. E, grałam w Monster Prom. Tylko tutaj też pytanie, czy to się liczy jako Visual Novel, czy jako takie adventure? E, czy adventure. Okay, Le, to Monster drugie. Prom? Monster jeśli, Prom. Mm -hmm. jeśli myślę o dobrej grze, to jak najbardziej było Visual Novel. To ma dwie części, no i podobne, tak, ale... Tak, myślisz o dobrej grze. Uh -huh. To bardzo cute gierka, to, to są takie... Ma, master master uh -huh. Prompt był, miał tę... Klasyczną konstrukcję randkowego visual novel z tam bardzo ważne jest to, z kim spełzasz daną część dnia i tak dalej, mm -hmm. i, i od, od tego zależy, jak te relacje się rozwiną, prawda? Tak, i jest też jakby fabuła, czy znaczy fabuła, e, rzeczy, które nie są stricte związane z, jakby z postaciami, które to możesz sobie wybrać na tą studniówkę czy cokolwiek i jakby poznajesz po prostu inne postaci i elementy tego świata e, poprzez osmozę, tak? bo one się pojawiają gdzieś w kadrze. W drugiej części chyba też podobnie, chociaż kurde już nie pamiętam. Ale gra typu znaczy na przykład jog, YAWHG, dziwna nazwa, ale świetna Mam gierka. to na radarze od 10 lat, jeśli nie dłużej, i wciąż w nie w zagrałem. Zagrać. Musimy w to zagrać. Teraz jest na style chyba za trzy dychy. Ja, ja, ja w to grałam już wcześniej, ale na tyle dawno, żeby nie pamiętać tej gry tak dobrze. Pamiętam tylko mój zachwyt, bo ona ma to bardzo, bardzo, prosta, bardzo prosta fabuła. Są cztery postaci, bo możesz grać to w cztery osoby, ale możesz to grać też samemu za pomocą dwóch postaci. Yy, za sześć tygodni nadejdzie jog. Nie, ma, nie masz pojęcia, czym jest jog. Twoje postaci też nie wiedzą, że on nadejdzie. Więc po prostu musisz żyć swoje życie przez kolejne sześć tygodni i potem zobaczyć, co się stanie. Yy, masz miasto, różne lokacje w tym mieście, twoje postaci tam, tam idą, tam są random events, tam na każdą lokację jest, nie wiem, z... Zy... Z 10-15 różnych rzeczy, co może się zdarzyć, i do każdej z nich są dwa wy wybory, które możesz zrobić, w niektórych kwestiach trochę więcej. I w zależności od Twoich statystyk, które wzrastają albo spadają poprzez wybory, które podejmujesz, tak się toczy Twoja historia. I, i, i jakby historia się toczy po tym, jak już nadejdzie jog. Czy znaczy, trochę, bo to, tam też nie ma, nie ma tak dużo e, tej fabuły, bo jednak Jok jest, e, jest apokalipsą w jakimś stopniu, a przynajmniej kataklizmem jakimś. E, ale jest to, jest, jest to bardzo fajne, aż chciałabym, żeby była jakby albo rozwinięta wersja tej gry, albo druga część po prostu, która może opowi opowiada o czymś intym, z innym, z innymi postaciami w innym miejscu. Ale sama forma jest, jest bardzo ciekawa, więc może kiedyś, jak będziemy mieli jakąś integrację naszą kanałową, to, to, to będzie dobry moment na zagranie w to. Bo, no mówię, to, to też jest party game trochę jak. Czy znaczy party? <try> Trudno nazwać to party, ale trochę jak Monster Pro. Że każdy ma swoją postać i ma swoją rundę, w której idzie i coś robi. I wybiera i czyta. Ale, ale jest to. Jest to visual novel, chociaż nie taki, w którym twoje postaci prowadzą rozwinięte dialogi, e, z, jakby z jakąś inną konkretną postacią, że są ustaleni e, NP, NPC i w ogóle, bo to je, jakby jest miasto i ogół tego miasta, jako coś, w czym możesz chodzić w, w interakcje No Ace Attorney też grałam, ale to też jest bardziej, tak jak powiedziałeś, to jest ten mix adventure. Chociaż tam jakby bardzo ta, ta forma visual novel i dialogu z konkretnymi postaciami została zachowana. Grałam w dużo mobilnych rzeczy, które, które są visual novel, bo dla mnie ta forma, dla mnie w ogóle visual novel to jest coś całkiem mobilnego, bo ja nie mam zwyczaju, żeby właśnie siadać przed kąpem. Zresztą miałam na początku takie opory przed disco Elysium, że siadam przed kąpem, żeby się rozerwać, zagrać jakąś fajną gierkę, postrzelaj do ludzi. A tutaj mam disco Elysium, gdzie mam po prostu siedzieć i czekać, aż się, czy, albo aż skończy narrator czytać, bo chcę posłać jego pięknego głosu, albo sama po prostu czytać kilometry tekstu. Więc zajęło mi chwilę przyzwyczajenie się do tego. Ale wizualne nowe są, yy, są świetnym medium na telefon. Pod telefon to jest taki moment, w którym po prostu siadasz, bo jesz kanapkę i akurat masz czas, żeby jakby poczytać sobie, poczytać sobie coś, przeklikać, poznać jakieś historie, więc było parę takich gierek, Arkana na przykład, to, to, jezu dawno, dawno temu to wyszło, oni ją rozwijali i, i ulepszali przez ostatnie parę lat, nawet dodali jakieś tam minigierki i tym podobne. Tam też jakby tworzysz tworzy swoją postać. Znaczy, w, pe, w pewnym stopniu, tak, nadajesz jej tam parę, parę cech i poprzez wybory ją rozwijasz i odkrywasz historię, i przy okazji oczywiście możesz romansować tam kogoś. Ee, Switchcraft jest grą, która zaskakująco bardzo mi siadła. Ee, to jest gra match free. Po prostu główną mechaniką w tej grze jest, że układasz rzeczy, w sensie jakieś tam kryształki some sheet w kolejności trzech albo więcej, ale y, overarching, tematem tego wszystkiego jest to, że rzeczywiście masz visual novel, masz postać, która e, tam eksploruje, e, akurat tu, tu jest setting szkolny, e, to jest akademia, akademia magiczna i jest jakaś e, zagadka detektywistyczna, e, która uwzględnia twoją najlepszą przyjaciółkę, która została, która zaginęła. E, I tam też możesz romansować postacie oczywiście i jakby musisz grać w ten match w tą główną gierkę, match free, żeby rozwijać fabułę, bo potrzebujesz jakichś tam kryształów, czy, czy coś w tym stylu, żeby ją mm. rozwijać. Zaskakująco zagrała chyba, oh, Jezu, ponad 700 poziomów w tej grze, coś w tym stylu. Bardzo satysfakcjonujące to jest i historia jest całkiem ciekawa. Nie wiem, co to um. znaczy 700 poziomów w tym kontekście, ale, ale szanuję. Znaczy jak Wardle, czy jak Wardle, trochę dłużej zajmuje niż Wardle, ale Bardem takie, że wiesz, Poziomy. Nie, Wordle nie ma. Chodzi mi o to bardziej, że wiesz, codziennie sobie zagrasz parę, parę Aha, poziomów, dobrze, jeden, dobrze. jeden, dwa i jakby daje to satysfakcję, a rozwijasz nadal tą, tą historię i też świetny art style jest, bardzo ładny. Jak na, jak na takie gry, co grałam na, na telefonie, to Switchcraft jest chyba jedną z najładniejszych gier i taką najbardziej postaraną I, i w życiu jeszcze tam nie miałam sytuacji, gdzie musiałam jakąś mikrotransakcję zrobić, żeby... Żeby to popchnąć do przodu, więc bardzo, bardzo polecam. No z, tego, z tego, co słyszę, masz, masz większe doświadczenie z Visual Novels ode mnie. Ja na pewno kilkanaście lat temu, kiedy jakby postanowiłem rozszerzyć, jakby sprawdzić, co jeszcze w grach komputerowych mnie interesuje. Na pewno próbowałem jakiś Visual novel, Novels, od których się dość szybko odbiłem na zasadzie, że no, klikam klikam, jest tekst, jest tekst, jest więcej tekstów, gdzie po prostu problemem było pewnie to, że wybrałem coś losowego, co było po prostu kiepsko napisane, zamiast, zamiast poszukać, wiesz, jakie są dobre visual novels, albo najlepiej od czego, od czego trzeba zacząć, więc jakby teraz z ostatnich lat to tak naprawdę to, to się ogranicza tylko do tych ze świata mroku, więc Cotteries of New York o wampirach i dużo lepszy sequel Shadows of New York, a także dziwne no, Wilkołaki w Puszczy Białowieskiej, jak to się nazywało? No idea. Werewolf, może Heart of the Forest? Wszystkie te trzy gry są polskie, polskie studio zrobiło te trzy, te trzy gdzie one wszystkie są odrobinkę podszyte mechaniką RPG-ową, Wilkołak bardziej od, od wampirów, w wampirach nawet nie pamiętam do końca, jak ta mechanika miała działać i czy była ważna. A może po prostu wybierało się jedną moc albo dwie i tyle, i czasem można było jej użyć w dialogach. W Wilkołaku masz punkty siły woli, których pula jakby odzyskujesz je lub tracisz, zależnie od tego, co się dzieje, zależnie od podejmowanych decyzji. Siłę woli wykorzystujesz, w sensie ona ci odblokowuje pewne opcje dialogowe, więc jakby to jest już taki wiesz, visual novel, ale, ale jesteśmy RPG-iem i w ogóle. Co jest ciekawą kombinacją, jakby chętnie zagrałbym w kolejne tego typu gry, bo fejp, lubię RPG, zwłaszcza RPG dialogowe, w sensie takie, które stawiają dużo na, na dialogi. Dlatego próbowałem zagrać w The Swansong, tylko że gra mi zeżarła dwie godziny postępu, bo ma beznadziejny autosave, który mm. działa jak chce. I jakby od trzech miesięcy nie zebrałem się, żeby wrócić do tej gry a wspominam o tym, bo to jest to studia, które zrobiło wcześniej przygodówkę The Council, gdzie na pierwszy rzut oka to jest gra w stylu Telltale, czyli Walking Dead, Interactive film i tak dalej ale tam jest cała RPG-owa mechanika tylko do dialogów, jakby twoja postać ma cechy i umiejętności, które wpływają tylko na to jakie opcje dialogowe będą dostępne na jaki sposób możesz przekonywać postaci a to i to fajne. brzmiało bardzo ciekawie tylko, że The Council ma turną fabułę, w sensie odbiłem się od tego bardzo szybko Vampire Swansong jest po prostu historią o wampirach w świecie mroku i zapowiada się bardzo fajnie na początku, tylko zeżarło mi dwie godziny postępu i się zraziłem. Niewybaczalne. Niewybaczalne. Natomiast właśnie mam teraz na radarze, na no przy czym aha, i, i The Council i Vampire Swansong są jakby rozbudowane graficznie, więc nie mówię, że to są visual novels, e ale jakby, kiedy właśnie pomyślimy o visual Novels tych podszytych ową mechaniką, wpojającą na dialogi, no to od tego już do The Council nie jest mm -hmm. aż tak daleko. A słuchaj, a wspomniałeś o grach Telltale. Czy, czy dla ciebie to jest bardziej wizualnowe? Absolutnie czy... nie. To jest interaktywny okay. film. Okej, okay, dobra. Nie, to... no bo one jakby. Dialogi są tam ważne, tak, ale, ale nie, nie, nie. Kluczowe decyzje, które podejmujesz, czasem dotyczą dialogów. Okay. ale nie, nie zawsze, nie głównie, więc jakby nie, absolutnie absolutnie nie rozciągnąłbym. Definicja visual novel pełkłaby w szwach, gdybyśmy próbowali ją rozciągnąć aż tak mm -hmm. szeroko, aczkolwiek wracając do jakby mojego doświadczenia z gatunkiem i tego jak, jak definiujemy te gry, no bo znowu, gdzie przebiega granica między visual novel a interactive fiction? Mm -hmm. Nie wiem, a teraz jeszcze gdybym miał, gdybyśmy nawet zrobili z tego spektrum i w którymś punkcie tego spektrum mieli umieścić Jedną z moich absolutnie ulubionych gier czasów 80 Days, to ja nie wiem, gdzie ona by się znalazła. Podejrzewałbym, że bliżej interactive fiction niż visual novel, dlatego, że e, jakby prze, postaci są odtworzone przede wszystkim w tekście. Niby są tam jakieś proste portreciki, ale on, on, one nie do końca mają reprezentować konkretnie postać, z którą rozmawiasz, tylko raczej typ osoby, z którym rozmawiasz. Mm -hmm. Natomiast jest to Tam jedna z zain... w końcu. To jest fantastyczna gra i wersja komórkowa działa świetnie. Mm. Toż to w ogóle zaczynało jako gra komórkowa, jeśli dobrze kojarzę. Mm -hmm. Nie grałem w to mnóstwo razy, jakby za każdym razem wciąż do tego coś razem. Nowego. Raz raz na jakiś mm -hmm. czas i jakby za każdym razem udaje się odkryć coś nowego. Nie, jest, jest naprawdę fantastyczne i jest to gra, która właśnie polega w 95% na tekście. Mm -hmm. Też, teraz mi jeszcze przypomniałeś, bo y, pamiętam, że z takich interaktywnych historii to grałam na telefonie. W, miał, miałam w pewnym momencie straszną fazę na jakby epokowe, y, epokową dramę, epokowe opowiadanie i tym podobne. I gdzieś znalazłam chyba właśnie gierkę, która się chyba Broadside nazywała, i to po prostu niby wizual, znaczy to nie było nic wizual oprócz okładki, ale to była y, po prostu interaktywna historia, gdzie jesteś kapitanem na statku. W jakimś tam chyba XVII czy XVIII wieku. I, I kurde, pamiętam, że ograłam to chyba z 10 czy 15 razy, bo chciałam zobaczyć różne, różne zakończenia. I bardzo mi siadło. A teraz mi się jeszcze bardziej przypomniało, kiedyś była gra interaktywna. Która była po prostu na Wikipedii. Nie wiem, czy, czy kojarzysz to. Znaczy, to chyba nie było bezpośrednio myślisz, Wikipedia. Myślisz o y, neurokracji? mam wrażenie. Jezu, nie mam pojęcia, ale pamiętam Neurokracja, że Neurokracja, jeśli chcemy wymówić tę nazwę mhm. z Polska, to po polsku to jest. z Polska, mój Boże. To jest coś, co ukazało się rok albo dwa lata temu. Tworzy całą swoją fikcyjną Wikipedię. Nazywa się Omnipedia i jest to taki thriller cyberpunkowy. To nie, to jeszcze coś innego. No to bo najwyraźniej ja... ktoś inny wpadł na, na ten pomysł. Ja w to grałam chyba w liceum czy, czy w gimnazjum. To chyba była zresztą horrorowa gierka, się dobrze pamiętam. Aczkolwiek jakby cała gra rozgrywała się na przestrzeni różnych stron internetowych, gdzie jakby wybierałeś swoje opcje dialogowe i ci się od, odsyłało gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. Tylko kurde, nie pamiętam jak to. Jak to się nazywało? Zaczynam się zastanawiać, czy to się nie nazywało po prostu The Game. Ale nie wiem, muszę, muszę okay, to znaleźć. Dobra, the, the Game, było coś takiego. Nie, nie mm -hmm. wiem, czy o tym w tym momencie myślisz, ale, ale, ale było coś takiego. Tak, tak. Nie, to, to Neurocracy Neuro jest po prostu, tworzy ci całą fikcyjną rzeczywistość, tam nie wiem, 10 czy, czy 20 lat w przyszłości, którą poznajesz tylko i wyłącznie za pomocą tej fikcyjnej Wikipedii. Jeszcze Aha. ta gra miała jakby rozdziały była epizodyczna, gdzie kolejny, kolejny epizod wprowadzał ci nowe artykuły, ale także edytował artykuły, które już były w grze. Ooh, fajne. Zacząłem to kiedyś. Czy, <laughs> zacząłem w to kiedyś grać. Um, <laughs> I to było fascynujące. Problem w tym, że w tym momencie absolutnie nie mam czasu, żeby na kilka tygodni wpaść w dziurę fikcyjnej Wikipedii. Mm -hmm. e, ale to było, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwszy epizod na pewno jest za darmo. Nie wiem, czy cała gra w pewnym razie nie stała się darmowa. Więc jakby bardzo polecam ludziom, którzy mają dużo więcej czasu ode mnie. Um. Znaczy, wracając do tej tego, co mnie zainspirowało do odcinka, tak, czyli tego pejoratywnego hasła, że to mogło być visual. Novel. Tutaj się przytoczyć słowa Kamila, którego niestety zmogła choroba, i dlatego go tutaj z nami nie ma. Read. Gdzie on nam w rozmowie podrzucił swoje zdanie na ten temat, które być może być może jakby te dwa zdania wystarczyłyby za, za cały odcinek, że w jego głowie to jest, to mogło być visual novel pejoratywne i to mogło być visual novel pozytywne. Mm -hmm. Co jakby sprowadza sprawę do tego, że ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, na kim danemu odbiorcy, w, na czym danemu odbiorcy w grze zależy, które aspekty są dla niego ważne, no bo to hasło można zastosować no, może nie do strategii, może nie do gier wyścigowych, może nie do FIFA, ale jakby, no możesz <grym> powiedzieć, Mass Effect 2 to mogło być wizualno, bo przecież chodzi głównie o randki i rozmowy z tymi postaciami. Mm -hmm, jakby dokładnie. No w momencie, gdy uznamy, że BioWare może nie do końca potrafi w gry akcji i strzelanki, to mam takie, no w sumie może i mogło. A z drugiej strony wspominam moją grę roku 2023, to znaczy Star Trek Resurgence które jest telltale'ówką z dosztukowanymi minigrami, gdzie strzelasz, skradasz się, pilotujesz wahadłowiec, operujesz transporterem, żeby teleportować ludzi i te wszystkie minigierki są toporne. jakby mm. pierwsza myśl jest taka, że to mogło być visual novel i bez tych topornych elementów, albo przynajmniej interaktywny film, bardziej w stylu mm -hmm, telltale. Ale to jest błędna myśl, bo jakby ta gra polega na tym, że masz się poczuć jak oficer floty gwiezdnej, który robi te rzeczy, które ro robią Bohaterowie Star Trek'a, i na zasadzie tak, to strzelanie jest toporne. tak, to pilotowanie wahadłowca jest oporne, ale jeśli mi to zabierzesz, to odzierasz tę fikcję. To ja wtedy nie jestem oficerem floty gwiazdy, który mm -hmm. robi te wszystkie rzeczy, tylko no. Oglądam film interaktywny o oficerze floty Gwiezdnej, a to jest już zupełnie inne doświadczenie. trzeba się trochę pofrustrować w tej grze, żeby, żeby ta fikcja dobrze weszła. W sumie podobnie jest z Darkest Dungeon, bo szczególnie z drugą częścią, gdzie te elementy. Są... Czy chcesz powiedzieć, że Darkest Dungeon 2 jest wizualno? Nie, 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 niestety, bo bardzo bym chciała, a nawet była, byłam przez jakiś czas częścią takiego projektu, który chciał zrobić wizualny taki romansowe. No mówiliśmy mówiliś o tym wcześniej, że tych rozmów między tymi postaciami powinno być więcej. Tak, zdecydowanie. I ale wiesz, bo tutaj gdyby, gdyby nie było, poczekaj, jak, jak to się nazywało? Ludo narrative że dissonance, że gra jest ludo narracyjna. Tak, tak. Że, że gra jest o jednym, ale, ale robisz co innego. I i, gdyby nie było tego aspektu męczenia się w tej grze, to nie wiem, czy tak dobrze wybrzmiałaby fabuła, która jest na temat, yy, czy no wiesz, no próbujesz coś osiągnąć yy, i jesteś po prostu cały czas wbijany w to, w to bagno. Bo jeśli ci, się, jeśli ci się udaje od początku, to what's the point, nie? Ta, ta gra jakby zakłada, że musisz przegrać, żeby, żeby wygrać, tak naprawdę. Żeby popchnąć fabułę do przodu. Zresztą tak samo w Hadesie, bo Hades też ma, ma elementy wyglądające jak visual novel, ale to nie jest visual novel jak najbardziej, tylko tam y, mechanika, znaczy sam gameplay z, z bieganiem i zabijaniem ludzi i umieraniem i i jakby ulepszaniem się z, za każdym razem. On wzmacnia właśnie te elementy visual no, novel, kol, novel, boże nowelowe, bo po prostu jakby masz o czym gadać z postaciami. Nowe dialogi się pojawiają dzięki temu. Tam też jest parę wyborów, jakby romansowych, które możesz zrobić, więc może w każdej grze jest po prostu element visual nowel i niektórzy uznają to za. za Mocną stronę, a niektórzy za negatywną. Znaczy, wracamy do tego, wiesz, gra komputerowa i czy to jest dobre określenie? Są ludzie. Mówię o tym trochę jako jedno, jednorożcach, ale podobno są ludzie, którzy po prostu, wiesz, jak jest przerywnik filmowy, to wciskają escape i lecą dalej, żeby dalej strzelać. Jakby ja tego nie rozumiem, ale <laughs> podobno są tacy ludzie. No, Barbarzyńcy. Pow powtarzaliśmy sobie historię o, o, koledze, o koledze w podstawówce, który wiesz, w grał w baldury i zawsze wciskał tylko jeden, jeden, 1 w dialogach, bo to pozwalało jej jak najszybciej zakończyć, a potem podobno zagrał tak w pleńskiej torment. Jeśli to prawda, nie wiem, co on z tej gry miał, ale no są, są ludzie i ludzie, są różne potrzeby. Jakby mówisz mówisz o Darkest Dungeon, że trzeba się trochę pomęczyć, żeby to miało sens, a ja sobie przypominam, wiesz, dzieci potrzebują od gier komputerowych czego innego, bo przecież podstawówka, lekcja informatyki, nie ma informatyka, nie wiem, nauczyciel fizyki nie interesuje się tym, co robimy, no to odpalamy duma, kod na nieśmiertelność i się bawimy. Yep. Bo jakby. Jako dzieci potrzebowaliśmy od Duma czegoś innego niż jakby o, o kilka lat starsi gracze. DUM jako że. Visual Novel. <głos> 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 Już na wszystkich da się zagrać w Duma, więc... E, widzisz, powiedziałeś, DUM, Visual Novel. To jest element tego, czemu Visual Novel mają kiepską reputację w pewnych regionach internetu, gdzie jakby mm -hmm. kiedy pojawia się, wiesz, nadchodzi 1 kwietnia i korporacja robi dowcip, to dowcip jest he, he, he robimy halo visual novel he, 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 i dajemy takiego newsa albo naprawdę tak robią jak ten visual novel o Soniku, który pojawił się bodajże w zeszłym roku podobno mm. był nawet spoko, nie wiem, nie grałem jakby, nie wiem, nie wiem czy jest inna ikona popkultury, która mi tak wisi jak Sonik, ale to to już o mój Boże. problem będzie mu przykro bardzo, przykro. Ba, ba, bardzo, bardzo mi przykro, że uraziłem tego brzydkiego jeża. <grymne> nie, wiem, nie wiem, czy pozostaje jeszcze coś do powiedzenia. Jakby temat jest tak niesprecyzowany, że na pewno bylibyśmy w stanie. Jestem bardzo ciekawa opinii słuchaczy naszych, w co grali, co może się kwalifikować jako Visual Novel i co oni ja sami bym, definiują. Ja bym, chętnie przyjął, ja bym chętnie przyjął polecanki. Właśnie kiedy mówię, że jakby spodobały mi się Visual Novel podszyte RPG-ową mechaniką, chętnie, chętnie poznałbym więcej takich gier. Um, nie polecajcie mi Paradise Killer, jakby zacząłem w to kiedyś grać, ale um, nie, nie, było, nie było tym, czego oczekiwałem i, i porzuciłem rozgrywkę. Jest gra, na którą strasznie czekam. Nazywa się Nighthawks, czy może będzie się nazywać. I jest właśnie, to jest RPG. To jest napisane jak RPG i ma mechanikę RPGową, ale jest zaprezentowane jak visual novel, ponieważ jest to indie gra. Mhm. RPG o wampirach. Pisze go Richard Kobet, gość, który był dziennikarzem growym przez 20 lat i jak połowa dziennikarzy growych w końcu zaczął robić własne gry. Mhm. Um, no tylko, Hi, że uh, gra się robi od dekady i jeszcze się nie ukazała Oj, mam też, mam też na oku wiesz mam na wishliście na Switchu w ogóle Switch, moje ulubione na do Visual Novels większy ekran niż na telefonie na pewno mm -hmm. uh, więc mam, mam na wishliście jakieś gry, nie wiem AI, The Somnium Files, o której słyszałem dobre rzeczy, słyszałem też złe rzeczy więc jakby um, jeszcze nie kupiłem, czekam na gigantyczną przecenę um, ale chętnie przyjmę jakieś inne polecanki na pewno. Ja mam na wishlistie z tego, co widzę, The Life and Suffering of Sir Blanty, chyba nawet Kamil coś nam o tym wspominał, bo to też jest taka interaktywna, interaktywna historia. Nie wiem, czy ją można kwalifikować jako novel do końca. I mam od długich, długich miesięcy, czy nie w sumie od, od trzech lat, Gierkę Ambition Aminuate in Power. To się chyba najbardziej kwalifikuje z rzeczy, które mam na, na wishlistie. Jako wizual novel, mimo tego, że tam jest więcej mechaniki niż tylko rozmawianie z, z postaciami, bo basically jesteś damą, która przybywa na, czy do, Pary, do Paryża XVIII wiecznego, i, i tutaj możesz robić dużo rzeczy. Możesz, możesz chcieć rozpocząć rewolucję, możesz chcieć się wkupić w łaski jakichś największych lordów i, i, i tym podobne. No i dzięki temu zmieniasz tor historii, możesz być albo osobą, która leży pod gilotyną, albo osobą, która ciągnie, żeby opadło ostrze. Ciekawe. Więc jestem, jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, szczególnie, że tutaj nawet biorą pod uwagę takie mechaniki, jak jakie bonusy daje ci suknia, w którą jesteś ubrany, więc myślę, że dużo, dużo ciekawych rzeczy tutaj może być. Nie kupiłam jej jeszcze, głównie dlatego, że czekam na jakąś większą promocję, bo nie jestem szczególnie nią zajarana, a kosztuje stówkę, więc stwierdziłam, że Um, jak tak zejdzie do 40, może, może 35. No jak, jak już wtedy tak sobie kupię. przeglądamy wishlistę. Um, jest coś, co się nazywa A Summer's End Hong Kong 1986. I jest to historia miłości dwóch kobiet w Hong Kongu lat 80. Wciąż mm -hmm. tego nie kupiłem. Wciąż chcę w to zagrać, dlatego że kocham Hong Kong. Um, nawet nie wiem, czy jest dobre. Ale mm -hmm. mam na wishlistie. Um, przepraszam, zgubiłem. Scarlet Hollow, które podobno jest rewelacyjne, tylko to jest early access. Ukazały się chyba trzy z planowanych pięciu rozdziałów. Ja po prostu czekam, aż to będzie gotowe, bo absolutnie nie mam czasu, żeby teraz zagrać trzy rozdziały, zapomnieć wszystko i za pięć lat przejść wszystko od początku. Ale mm. Scarlet Hollow podobno jest świetne, tylko czekam. Niedawno ukazało się coś pod tytułem The Wreck. To może być trochę bliższe telltale'owym, interaktywnym filmom, bo jakby jest, jest graficznie bardziej odwzorowany z tego co widzę. Ale to jest historia kobiety, która przeżywa wypadek samochodowy i potem zdaje się, że wraca do tego raz po raz, ale nie wiem czy dosłownie, czy w podświadomości. Widziałem dobre recenzje w każdym razie. No i oczywiście Mask of the Rose, które jest Grow Fail Better Games w uniwersum Fallen London. Ja uwielbiam uniwersum Fallen London, ale nie bardzo lubię grać w gry Fail Better. W sensie sam Fallen London grałem w to kiedyś w przeglądarce i jakby było to toporne. Sunless Sea ma świetnie napisane historie, ale nie lubię pływać tym stateczkiem. Sunless <laughs> Skies, szczerze mówiąc, grałem w to jeszcze mniej niż w Sunless Sea, więc stwierdziłem, że. Uuu, Mask of the Rose, to jest już po prostu czysta historia. Bez topornej mechaniki, po czym chyba tam jest jakaś toporna mechanika. Ale znowu, to jest tylko na moim uśliście, jeszcze w to nie zagrałem. Ja mam jeszcze Slay the Princess, gierka o tym, Słyszałem że. Słyszałem bardzo tak. dobre rzeczy. Mhm. Nawet wizualnie to świetnie wygląda, jestem, jestem bardzo ciekawa tego. Ty już jest w sumie od paru. Paru lat, kiedy to zostało wydane, nie pamiętam. A nie, okej. Ok, to jest zeszłoroczna gra, nie? Tak, 23 października 23 widzę. Wygląda, wygląda bardzo ciekawie, ale też pytanie, czy to się kwalifikuje jako visual... nie no, chyba, chyba jako visual novel. Też, to zależy jak bardzo rozciągniemy tę definicję, tak? Jeśli, nie, jeśli tak. ten odcinek czegoś nas nauczył, to. To to, że nie wiemy, dajcie... czym są visual novel. Nie, no, daj... tego, tego, że dajcie nam 20 minut, a wytłumaczymy wam, czemu Quake jest visual novel i w jaki sposób. Komentujący, napiszcie w komentarzach, dlaczego Kojek to Visual Novel. Tak, a skoro odcinek zaczął się trochę od tego, że poleciłem ci w grę, więc e, chciałbym go skończyć polecając ci inną grę. No Elementem dobry, wspólnym będzie tylko podróż pociągiem i niepokojący nastrój mm -hmm. um, The Last Express. The e, gra starożytna sprzed 25 lat co najmniej, um, ale jest szansa, że jesteś od niej starsza. E, to jest trzecia bodajże albo czwarta gra Jordana Mechnera, twórcy uważaj Karateki i Prince of Persia, oh wow. który, który w latach 90. po prostu dał upust swojej pasji do historii, do historii Europy i to jest Um, podróż ostatnim pociągiem Orient Expressu przed wybuchem I wojny światowej. Wcielasz się w Amerykanina, który wsiada na pociąg, skacząc z motocykla, bo się spóźnił na stację. Oh wow. to jest Robert Kaff, który miał się spotkać ze swoim przyjacielem imienia nie pomnę wskakuje do jego przedziału, znajduje go tam martwego, więc, żeby wyjaśnić tajemnicę jego śmierci, podszywa się pod niego. No, i kontaktuje się z dziwnymi ludźmi, a w pociągu jest mnóstwo dziwnych ludzi. Są rosyjscy arystokraci i anarchiści, jest jakiś przemytnik broni, różni, nie, przepraszam, jest niemiecki handlarz bronią. W każdym razie cały ten wiesz, ten tygiel kultur i konfliktów Europy tuż przed I wojną światową jest zamknięty, jest zamknięty, no. W tym jednym pociągu. Jest to, świetne, to jest jedna z najlepszych historii, jakie pokazano w grach komputerowych. Plus, minus, finał. Finał jest z trochę innej bajki, ale mniejsza o to. To wygląda świetnie. Widzę, że to jest 31 marca 1997. No, ja widzisz. jestem z września 1997, więc jest troszeczkę starszy A, ode mnie. Jednak. No proszę. <laughs> Ale okay. wygląda bardzo, jakby jestem pod wrażeniem grafika, bo to już jest prosta, to jest bardzo ładna. Ale I... puść sobie ją w ruchu, bo to, to, tak. to było coś, co jakby było e, wysuwane jako argument przeciwko tej grze, bo to jest, to są e, niemal statyczne kadry, które przechodzą w je, jeden w drugi w tempie, no, nie wiem, półtorej klatki na sekundę. Okay. E, z bardzo dużym przeskokiem po więc mm -hmm. to jest bardzo dziwny rezultat, który ma swój urok, jakby jak się przyzwyczaisz, absolutnie nie ma z tym problemu, natomiast jakby jeśli oglądasz tylko statyczne kadry, to trzeba zobaczyć tę grę w ruchu, żeby w ruchu. jakby mieć prawdziwe pojęcie o to, czym ona jest. Jest z łatwością dostępna na gogu, jest świetna, to jest przygodówka. To jest, z, to jest przygodówka do tego stopnia, że w pewnym momencie musisz złapać karalucha w pudełko po zapałkach, ponieważ powody. Aha, okay, okay. E, ale jakby warto w to grać z solucją podrełką. E, tam jest też mechanizm, e, czas upływa, rzeczy się dzieją w pociągu, możesz przegapić wydarzenia. Okay. Co znowu jest fajne jako taki element symulacji, ale potem są wydarzenia, które jak przegapisz, to po prostu musisz się cofnąć w czasie. Co może nie, jest, może nie jest idealnym rozwiązaniem. Mm -hmm. Gra jest łatwo dostępna na gogu, tanio, no bo jest bardzo, bardzo, bardzo stara. Um, jedyny problem, jaki miałem z tą wersją, bo ostatecznie, ja grałem w demo tej gry w 97 albo 8, demo było fantastyczne, po czym minęło mnóstwo lat, zanim zagrałem w pełną wersję, to było, nie wiem, w ciągu ostatnich 3-4 lat. I wersja z Gogu zacięła mi się w połowie, ale tak tak kompletnie Aj. w żaden sposób nie dało się tego popchnąć dalej, nic nie pomagało, Co cofnięcie czasu po prostu jest wydarzenie w środku gry, w którym musisz wziąć udział, po czym masz opuścić wagon zanim wydarzenie się skończy, tylko że zanim masz opuścić wagon, ma się wydarzyć coś jeszcze i to coś jeszcze się nigdy dla mnie nie wydarzyło. Oh, w związku z czym przeszedłem pół gry, a resztę obejrzałem tylko na YouTubie. Mm -hmm. Zapewne można po prostu obejrzeć Całość na YouTubie, ja bym mimo wszystko polecał W to zagrać, bo jest to po prostu Fantastyczne doświadczenie mm -hmm. Trochę dłuższe niż te dwie godziny I Fonę y Winter's Night ale czy, warto. czy myślisz, że jest wersja na telefon? Obawiam się, że Nie wiem <śmiech> Ale <śmiech> w outpie. A szkoda w takim razie Bo bym chętnie na telefonie to zagrała Bo mówię, ja często gram w kierki Po prostu jadąc gdzieś metrem Albo autobusem, przepraszam, to by przepraszam. było idealne Google mówi, że jest wersja na Androida i na MacOS OS i iOS. ale No to już wiem, co będę grała o czym może być kolejny odcinek. O starych gierkach, starszych niż ja. No dobra. Słuchaj, Pong, Pong ukazał się w 79, więc jakby tych gier starszych od Ciebie jest naprawdę niemało. Kolejny Start odcinek. Na wiele odcinków. Recenzja Ponga. Dobra, ale to już wszystko w tym odcinku Gorących Krzeseł. Serdecznie Wam dziękujemy za uwagę. Jeśli podobało Wam się to, co tutaj usłyszeliście, to hej, podzielcie się komentarzem na YouTubie, dajcie nam lajka czy coś, co nakarmi algorytm. Albo możecie nakarmić nas, dokładając się do naszego patronajta, ponieważ gorące krzesła są częścią <laughs> sesji w sieci podcastów. Podsłuchane.pl. Nasz patronajt znajdziecie pod adresem patronite.pl/sesję. Nie pytajcie. albo, albo, albo podsłuchane.pl/slash patron, chyba? <laughs> Tak. Podoba mi się to chyba na koniec. Bo się dostają, czy Patronite, czy Patron, ale chyba Dobra, Patron. Więc Patronite. Patronite.pl sesję sesji działa na 100%, aczkolwiek e, no, trademark nie do końca się zgadza. W tym momencie mniejsza z tym. W każdym razie e, nie ma tam nic konkretnie o gorących krzesłach, ale jak będziemy dostawać więcej pieniędzy, to będziemy wszystkiego nagrywać więcej, więc wszyscy wygramy. Dokładnie tak. I to już wszystko. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku, który chyba na tym etapie mogę już z pewną dozą pewności powiedzieć, że ukaże się w kwietniu. Chyba wypracowaliśmy tempo odcinkami miesięcznie. Chyba tak. Szczególnie mam, że nadzieję, mam nadzieję, że nie zapeszę parę... mówiąc to na głos. <laughs> ja na pewno mam parę gierek do, do umówienia tutaj, bo zaczęłam grać w Tomaturze ostatnio, polską produkcję więc będzie, będzie o czym mówić. No jest, jest na moim radarze jak 150 innych gier. <noise> no dobra, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.